Witajcie w kolejnym odcinku z Gothic, nie? Z Farming Simulator 17, powrót do przeszłości, odcinek numer 89, 90, 89, nie wiem. I w dzisiejszym odcinku jesteśmy na właśnie Minen Farma, bardziej na świniach i zaczniemy właśnie tutaj od... Dzisiaj zajmiemy się zwierzętami, robieniem wszystkiego wokół nich, także pierwsze co zajmiemy się świniami. Zadbamy o czystość, wodę, słomę i wszystko, żeby miały po 100%, tyle ile się oczywiście da. Także właśnie spróbujemy to zrobić, a jak wyjdzie, to się okaże. Także no, ile tak i już świnie weszły. Weszła słoma. Ładnie weszło to też. Dobra, i chyba. Dobra, weźmiemy jeszcze tutaj. Widzicie, trochę tej słomy jest, nie za dużo. Z racji, że więcej jest. No, mógłbym ze skrów przywieźć, bo tam mi nie weszła nawet do wiaty. Źle to sobie uobliczyłem, że tak powiem. Dobra, wiedziałem, że ta jedna nie wejdzie. Więc dobra, szybka teraz przepinka. No i teraz wszystko naładujemy, co mamy. Będziemy tak, musimy pierwsze co posprzątać. Tak, jedyne co dalej nie robię zbilansowanej karmy, bo nie ogarnąłem jak tutaj z tym paszowozem się bawić dalej. W sensie w tym, z tym, ten, na krowach, ale to krowy sobie na koniec zostawimy. Widzicie trochę tutaj z czystością zaniedbane, ale specjalnie, żeby właśnie tu na odcinku było co robić też. Wszystko, żeby tu miało ręce i nogi, bo tu w sumie 2 dni nie było sprzątane kompletnie. Więc jest co robić. Ogarnięte. I teraz tak, teraz sobie nawalimy trochę buraków. Sobie tu ogarniemy. Dzisiaj też nagrywam trochę późno, trochę ciszej mówię, dlatego też, ale no, próbuję tutaj, jest już tak, jest już Wigilia, 24 grudnia, także jest ładnie Wigilia, dzień Wigilii, gdzieś tak do 14 chcę, żeby wszystko było zrobione, a muszę jeszcze wyrenderować od ciula filmów i wszystkiego, więc najprawdopodobniej komputerek dzisiaj sobie popracuje trochę, nie wiem czy tak do końca się wyśpię nawet dzisiaj. Ale się okaże. Także no. Dobra. Te buraki to kurde, ja jestem w szoku, że one tyle je mamy. I one od początku praktycznie serii są. No i tak, w sumie 700 godzin dzisiaj wbiję, może 701 nawet. Bo dzisiaj trochę pograłem, bo trzeba było zrobić między odcinkami trochę rzeczy, żeby ten odcinek można było nagrać. Także to też ważna rzecz. Żeby wszystko to ogarnąć. Także dobra. Czekajcie, ja muszę sobie podgląd na statystyki mieć. Bo panie, rzepak, słonecznik, to tu chyba ta cała kupa wleci. Więc mamy co wozić owce, czy tam, bo, no, Bożesz ty mój, tyle odcinków się nagrałem, że mi się już język pierdzieli. Owce, czy tam inne tego typu wariacje, to wydaje mi się, że jest do ogarnięcia to wszystko. Znaczy no owce i kurde, mózg mi nie pracuje kompletnie, sorry, przepraszam, ale
Chyba widać, że na zmęczeniu trochę lecę, żeby to wszystko na ogarnąć, żeby ten można było na spokojnie wszystko potem porobić, ponagrywać, pomontować i wszystko, żeby to było ogarnięte. Także właśnie, no owce to tam trawa i woda, no to powinniśmy w miarę szybko ogarnąć. Świnie trochę długo będą, więc ogólnie około 20 minut powinien odcineczek wyjść. Plus minus, jak nie więcej. Bo jednak jest trochę do wożenia rzeczy. Także no. Ogarniemy. Rzepak, kurde mać, ile tego... Także dobra. No ładnie, ładnie tutaj bawimy się. Powiem tyle. Wiem jak ty, dzięki. Halo. Cicho, coś dźwięki może być słychać, ale to nie wiem. Was sobie podgłośnimy może dla pewności. Dobra, i wrócimy do tego. Także dobra. Kurde. Tu ponad 10 minut gdzieś spędzimy. Że optymalnie bym powiedział. Naprawdę. Teraz myślę, ile mi czasu zajmie renderowanie tych wszystkich filmów, no i może na 14 się wszystko wyrenderuje, mówiąc szczerze. No gotiki trochę będą się renderować, no w sumie i trzeba będzie to w miarę po kolei zacząć renderować. Pierwszy priorytetowy teraz pójdzie render, jeszcze nie teraz, bo jeszcze jeden film mam do nagrania, ostatni. Ten jest w sumie, nie wiem, już nawet już tak mi się, nie pamiętam już grafiku, nie? Jeszcze z Farminga 22 muszę nagrać. Także jeszcze tam muszę to zrobić. A poza tym to właśnie tyle chyba. Dobra, kurde. Farminga 22 właśnie nagram, no i potem jeszcze muszę jeden film, inny film wyrenderować, zmontować i wszystko, więc zobaczymy, jak to nam wyjdzie. Wszystko, także jest co robić. Kurde, ty tu mnie, ja tu cały czas rzepak sypię. To wszystko chyba pójdzie, co? Pokaż. Nie, wszystko nie pójdzie. Dobra. Ogólnie lekki zapierdol był. Praktycznie cały dzień na nagrywaniu. Spędzony na nagrywaniu, więc tak średnio bym powiedział z czasem. Znaczy no, jakby cały czas było coś przy filmie do ogarniania.
Nie wiem, kiedy mi ten czas nawet zleciał, jeżeli mam być szczery. Po prostu tak i no. No to będzie około 30 minut, coś mi się wydaje, jak mam wszystko ogarnąć. Czy dałaby się tutaj ta duża ładowarka? Znaczy, bo te 4000, 4 tony to jest ewidentnie za mało. Także no. Dobra. Dla kukurydzka, ładnie. Już w niedługim czasie, może w następnym odcinku, zajmiemy się sprzedażą świń, bo wciór tych sztuk poszło. Jeszcze się przyda. Jeszcze trzeba trochę porobić. Posprzedawać ich. Znaczy no, muszę z 200 prawie 300 sprzedać. Zaraz zobaczymy ile. No, chcę mieć 500. Mam już 808. To zobaczcie jak to. Kukurydza. Kukurydza nam chyba tutaj cała nie wejdzie. Tu mamy jeszcze co? Pszenica, jęczmień. To też będzie całą trzeba wrzucić. No i potem wodę. No to wodę pewnie z 3 kursy. Jak nie więcej. Nie no, 3 chyba max. Kurde, zobaczcie ile to jest roboty. Ja jestem aż w szoku, nie? U krów będzie szybciej, bo mamy tą fadromę większą. Owce powinno w miarę pójść płynnie. Jak na owce. Powinno to w miarę wyjść. Nie wiem jak w ogóle, ile mam miejsca na dysku. Będę musiał zobaczyć, bo... Bo no, żeby to jakoś wyszło. Także dobra. Dobra, to wszystko wejdzie i pszenica też wejdzie cała, coś mi się wydaje. Chociaż tej kukurydzy mamy dużo, pszenicy chyba mamy. Tak, pszenicy sobie dowiozę poza odcinkiem. Jakbyśmy tu ogarniali tylko świnie na tym odcinku, no to bym sobie mógł pojechać, dosypać i w sumie z przyczepy potem dorzucić. No ale że robimy to na wszystkich, u wszystkich zwierząt. Będzie 30 minut, kurde, to będzie 30 minut, no. Tak, to będzie 30-minutowy odcinek. Ewidentnie. Na to się zanosi. Że tak się właśnie wydarzy. Będzie 30-minutowy odcinek. Także właśnie. Mógłbym pierw sprzedać oczywiście świnie, a potem je karmić. Bo weź na karm 500 sztuk, a weź na karm 800. Ale już dobra. W następnym odcinku najprawdopodobniej będziemy po prostu to sprzedawać. Sprzedawać świnki. O, właśnie lampek sobie nie zapaliłem. Tych, o. Jeszcze mam jedne lampki. Także no. Jeszcze mi tu snapy wysyłają. Także no. Ładnie, ładnie. (14 minut, a my dalej tutaj jesteśmy, nie? To kurwa, to może być przepotężny odcinek. No, to może być mocny odcinek. Także... No. Dobra, kukurydzka ogarnięta w miarę. Pszenica, jęczmień. O, holender. Panie Janie. Całą pszenicę teraz wrzuć tam. Co mamy?
No, już widać, że jest jej wciul, że tak powiem. Także no. Kurde, takiego odcinka to się nie spodziewałem. Mówię, no tutaj 10 minut, tu ten. A tu jednak na tyle się zapuściły. No na świniach najdłużej. No, mówiłem, że na świniach będzie połowa odcinka. Bo potem owce, nie owce, to tutaj ogarniemy szybciej. Ale tych świń to jest, kurde, za dużo normalnie. Trzeba będzie je popierdzielać. No to dlatego też następny odcinek na to jest przewidziany. Także no, właśnie. Ogarniemy to. Szesnaście minut. Ja pierdolę, nie? Na tych świniach będzie z 25 minut stracimy, nie? Stracimy, spędzimy. Jeszcze wyjdą dwie części z tego. Normalnie. I będzie po problemie. Będzie, nie po problemie, po odcinkach. Będzie wszystko już nagrane. Którą mamy, to ja pierdolę. Ja o 5 pójdę spać, to się zachlastam chyba, nie? Ewidentnie potrzebuję energii. Potrzebuję bardzo dużo energii. Więc chyba po tym odcinku wleci kawka. Najwyraźniej musi wlecieć kawka, coś mi się wydaje. No, jak się teraz spojrzałem na wyrko, to aż mi się dzieje, no. Poszedłby człowiek spać, ewidentnie. Te już nas zdążyły nabrudzić. Nie sprzątam tego, pierdolę. Zdążyły narzygać. Także tutaj ładnie, ładnie. No. Cy, ładnie tutaj się bawimy z tym jęczmieniem. Czemu, nie, czemu ja mówiłem pszenica? Przecież to było widać z daleka, że to jest jęczmień. Amatorka, amatorka ewidentnie. Także no. Dobra, ile tego mamy? Kurde, to nawet na zielone nie weszło. To nawet na zielonym nie jest. Także no, jak nawet na zielonym nie jest, to nie ma co się pierdzielić. Dobra, wysypmy kolejną tą. I lecimy z kolejną. Uf, dawno chyba tak zmęczony nie byłem na odcinku. Ewidentnie. 19 minut, ja pierdzielę. Nie no, kurde, że manitką będę 20 minut jeździł, to się sam nie spodziewałem. Ile tam tego jeszcze jest, nie? No to wrócić, bierzemy walterkę. Musi się zacząć coś dziać, bo monotonia mnie łapie. Tak być nie może. Dobra. Także dobra.
Przydałby się jakiś temat na odcinek, no, przydałby się ewidentnie. Ale przy tylu odcinkach nagranych to się tematu nie da znaleźć, ewidentnie. Miałem tyle. Leżę. Ja już leżę i odpoczywam normalnie. Kurwa, tyle tego jeszcze jest. Toż to hit. Wiem, że mógłbym sobie to do przyczep. Z przyczep by było szybciej. I pewnie, no, łatwiej. Ale nie, nie będzie łatwo. No, łatwiznę nie będziemy szli. Dobra. Ładnie. Kurde, to już się większa ładowarka przyda, ewidentnie. Manitka nie wyrabia. 6,2 motogodziny ona ma tu. No i wypadałoby ją zatankować w niedługim czasie. Odcinek stankowania, to jest to. Ewidentnie to jest to. Nagramy odcinek stankowania wszystkich maszyn. To by był pomysł idealny. Kurde, 25 minut będę tu. Ja pierdolę, 30 minut na świniach, no. 50-minutowy odcinek. Oddaję, no. Wydaje mi się, że świnie to będzie do 10 minut i krowy podobnie. Więcej nie. I ostatnia łyżka dzisiejszego wieczoru. Wchodzi tutaj ładnie i... Dobra, odstawimy manitkę taką. Bardziej tu się nie będziemy z tym pierdzielić. Dobra, idziemy do walterki. 23 minuty. Wydaje mi się, że... A, nie ma tu nic nawet. Myślałem, że chociaż zalana jest, ale jednak nie. Więc dobra, lecimy z tematem. Jestem ciekaw, ile łowiec nam zajmie i wszystko. Bo to też jest ważna opcja. Jest też ważna opcja. Dwadzieścia cztery minuty. Bardzo ładnie, bardzo ładny odcinek się szykuje. Dobra. Lusterko pęknięte, czy? Nie, one tak łączone chyba jest. Tak, bo ona ma takie nakładki, dobra. Sytuacja wyjaśniona, mówię ty, lusterko pęknięte pierwszy raz w farmingu? Dobra, woda, kurde, tak to jeszcze litrów, a litrów jeszcze. Dobra, no jeszcze z dwie wejdą beczki, coś mi się wydaje. Nie ma to tamto. Dobra. Ewidentnie, ale tu hajsu pójdzie, nie? 57. Dużo na wodę w tym odcinku pójdzie.
pójdzie hajsą. Bardzo dużo. Także no. Potrzymam, nagram ten odcinek, a tu się okaże, że wszystko nagrane. Nie, bo źle policzyłem odcinki. To by był hit, no. To by był hit ewidentny. Ale wydaje mi się, że się tak nie da. Znaczy w sumie wczoraj to spisywałem, co dzisiaj trzeba nagrać. I właśnie wszystko będzie nagrane. Panie, to jeszcze jedna beczka. Nie wiadomo, czy na tamtej się skończy. No ładnie, ładnie tutaj wchodzi wody. Świnie zapuszczone fast. No ale hajsik teraz przyjdzie trochę za świń, hajsiku. 50 tysięcy jest chyba za jeden transport. Tych transportów to wyjdzie od chuja. Także no, nawet na telefon spojrzę teraz, coś ważnego. Ładnie ogarnięte. Także no, 27 minutek. I teraz tak. Skręcimy już, niech to się wleje do końca. I zwijamy na owce. No, widzicie, jest zrobione, więc teraz tak. Na owce oczywiście. I sobie zrobimy teraz tak. No, tego na razie szerszenia nie palimy. Wełna jeszcze tam zostało miejsca. Z tą ładowareczką się pobawimy. Trzyma tu też tej trawy, będzie trzeba w ciul. Nie, owce tak jest ich o wiele mniej, więc już tak źle tutaj nie jest. Z samym czyszczeniem jest git. Przecież do czyszczenia już by się przydała jakaś te właśnie leli. Ale nie mam kiedy nawet tego wziąć, kupić, ustawić. Tu jest najgorsze. Nie mam kiedy nawet tego zrobić. Ogólnie wstając, miałem wstać 10, jakąś budzik o 10 musiałem wyłączyć, 10.30 się przebudziłem i 10.29, 10.30 mi drugi zadzwonił i sobie ustawiłem na 12 i wstałem o 11, więc nawet spoko. Zacząłem nagrywać o 13. Dobra, zobaczmy te owce. Sian, no wejdzie szybko w miarę, to powinniśmy ogarnąć tu na owcach. Widzicie, trochę tej wełny się zbiera. I zbiera się ona na sprzedaż, na wełnę. No właśnie, możemy zobaczyć, może na następny odcinek będzie. Wełna, cena wełny. Nie, dobra, nie opłaca się, ewidentnie nie opłaca się. Za takie pieniądze nie sprzedajemy wełny. Za 9 koła. No tu pod wiatką będziemy sobie ją składować. Poczekamy na zapotrzebowanie i wtedy polecimy z tematem. Oraz ostatni raczej na tej serii będziemy sprzedawać wtedy. Na odcinku oczywiście. A potem saving do wnladu pójdzie. No i ogólnie też już można by było tą serię ogólnie skończyć nawet w tym momencie. Bo wydaje mi się, że kupienie tych wszystkich pól, no to jest przyspieszenie razy tak na przez 2 dni, sprzedanie jakiejś wełny, sprzedanie jakichś gówien wszystkich niepotrzebnych i na luzie, ale to na spokojnie skończymy to, kiedy będzie odpowiednia pora. Wreszcie chyba jedna wejdzie, maksymalnie dwie. Dobrze, no.
Dobra. Dobra, zrobione. Szybka przepinka do New Hollandka. Ciągnika. I... No, widzicie, owce do 10 minut i w sumie tak się stało. Można tak powiedzieć, bo jeszcze woda. Dużo tej wody tu potrzeba? No od chuja. Więc no, będą pewnie z 4 beczki. No, podjeżdżajmy tak, żeby tylko cofać. Jeszcze jedna wejdzie, jak nie dwie. Kurde. Teraz mam rozkminę, czy nagrywać jeszcze u krów. Czy u krów nie. Wydaje mi się, żeby nie przesadzić z odcinkiem. Za 30 minut w zupełności wystarczy. Także chyba zostawimy sobie to. I... sobie to zrobię poza odcinkiem, tak mi się wydaje teraz. Bo jak ja tam zanim ogarnę, to będzie 50 minut. A wolałbym unikać takiej długości filmu. Po prostu, z racji też renderu i wszystkiego. Dobra, teraz nie, jeszcze jedna będzie potrzebna na pewno. Zrobione. Także wydaje mi się, że to by było na tyle w tym odcinku. Zapraszam do kolejnych filmów na moim kanale. Trzymajcie się. Na razie. Cześć. Pa, pa.